Cześć, dzisiaj będzie makijaż łamany przez test na żywo kosmetykami jednej marki i to będzie marka, która się nazywa MUA, MUA po polsku, Makeup Academy Professional. To są brytyjskie kosmetyki, niezbyt drogie, a całkiem fajnej jakości. Ja już kiedyś miałam okazję używać tych, niekoniecznie dokładnie tych produktów, ale generalnie produktów tej marki i byłam zadowolona. I dzisiaj wybrałam kilka rzeczy, które dzisiaj razem z Wami chcę przetestować na żywo. Na twarzy mam podkład od Smashboxa Skin i teraz czas na korektor. To będzie, on się nazywa Cover and Conceal. I ja mam go w kolorze Fair. Faktycznie jest jasny. Zresztą angielskie kosmetyki są fajne dla nas Polek, bo zazwyczaj są bardzo jasne. Ma taki aplikator jak błyszczyk. I już widzę, że czuję, że ma fajną konsystencję, bo jest taki z jednej strony nawilżający, nie jest tępy, ale kryje. Nie jest taki też, nie jest ani tępy ciężki, bo pod oczami tego nie chcemy. W każdym razie wygląda na taki, który będzie fajnie krył, a nie będzie nam tak bardzo skóry obciążał. I beauty blenderem rozprowadzam. Faktycznie jest naprawdę jasny, co jest wielką zaletą. Bo co z tego, że czasami zdarzają się bardzo dobre korektory, kiedy są po prostu za ciemne i nie ma jak ich używać. Puder to będzie coś takiego, co się nazywa Pro Base Prime and Conceal Powder. I tutaj mamy cztery takie kolory, które po zmieszaniu wyglądają tak, wyglądają jak zwykły puder, są bardzo, bardzo jasne. Więc teraz do mojej opalonej skóry nie wiem, czy to nie będzie za jasne. Użyję po prostu takiego mega dużego, puchatego pędzla. Wymieszam to. Strzepnę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ostatnio staram się używać bardzo małą ilość pudrów na twarzy. I powiem Wam, że ten produkt jest ok, bo naprawdę wystarczy minimalna taka ilość, żeby faktycznie omieść tą twarz, a nie, nie trzeba tutaj dużej ilości tego nakładać. Nie mam różu z MUA, czy tam z Makeup Academy, nazwijmy to w skrócie MUA. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Użyję tego różu z Manhattanu w kolorze Pink Hunter, który ostatnio bardzo Wam się podobał. Jako rozświetlacza użyję Undress Your Skin Shimmer Highlighter. On tak pięknie opalizuje. On jest zdecydowanie różowy. Nie widzę tutaj jakichś mocnych drobinek. I powiem Wam, że to jest rozświetlacz w typie MAC'a Soft & Gentle. Podobne to są kolory. MAC jest może odrobinę bardziej taki brudno-złoty. A ten jest taki czysto różowy, ale myślę, że to będzie bardzo fajny produkt. Zaraz się przekonamy. Do nałożenia tego produktu użyję pędzel też Makeup Academy. To jest F11 Highlighting Brush. To jest całkiem ciekawy pędzelek, bo on wygląda jak taki ogromny puchacz, taki jak do rozcierania cieni. I zaraz zobaczymy, jak on się sprawdzi razem z tym rozświetlaczem. Mimo, że w opakowaniu wyglądał dosyć groźnie, to nałożyłam go na całą twarz i powiem Wam, że daje efekt takiej fajnie rozświetlonej cery bez takiego mega sztucznego efektu i podoba mi się, naprawdę mi się podoba ten produkt. Zobaczcie, skóra wygląda taką wilgotną, właściwie nie na rozświetloną, a taką naturalnie nawilżoną, mokrą.
Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo Wam polecam ten produkt. Czy on ma jakiś kolor Pink Shimmer? Chyba tak. W każdym razie wszystkie linki będą jak zwykle na dole, także możecie sobie sprawdzić. Więc ten rozświetlacz mega fajny. Teraz oczy i wybrałam taką paletę cieni, która się nazywa Undress Me Too. I to są kolory, według mnie, taka paleta kolorystyczna podobna do Naked 2. Bez, wiecie, udawania. Niektóre palety, niektórzy producenci kosmetyków robią teraz takie kosmetyki stylizowane, na przykład albo na Too Faced, albo na Urban Decay. Ja raczej za tym nie przepadam, ale skojarzyły mi się kolory, że to tak trochę, one są takie złoto-różowo-brązowe, o, tak bym ją określiła, taka stonowana paleta. Tu mamy czarny cień, którego możemy użyć jako eyelinera. Tu mamy taki ciemnobrązowy, który ja zazwyczaj lubię, którego ja zazwyczaj, znaczy tego typu koloru lubię używać do podkreślenia dolnej linii. Mamy bazowy cień taki cielisty. Super, naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj mamy aplikator do cieni, który pozwolicie, że wyjmę. I zaczniemy, od czego tu zaczniemy? Może zaczniemy od tego takiego pięknego koloru. To wygląda jak taki, to jest bardziej miedź, a to jest taki rose gold, taki nieoczywisty kolor, więc użyję dużego płaskiego pędzla i nałożę go na tutaj na powiekę ruchomą. Te cienie są takie jakby kremowe, czekajcie, ja spróbuję, tak, one są takie lekko wilgotne. Całkiem ciekawe. Ciekawa formuła tego produktu. No cień wygląda przepięknie. Naprawdę, ja uwielbiam takie cienie. Spróbuję go, wiecie co, nałożyć palcem. Czy to nie da lepszego efektu? Wow, przepiękny jest ten cień. Naprawdę jest przepiękny. Delikatnie mi się osypał, ale to troszkę mi się takich jakby drobinek tutaj osypało. I teraz wezmę taki duży pędzel i użyję tego, którego? Może tego cienia cielistego? Podłóg brwiowy. I żeby trochę rozetrzeć ten nasz cień. Teraz pędzel do eyelinera i ten taki szaro-brązowy cień nałożę na dolną linię rzęs, tak żeby ją tylko delikatnie podkreślić, żeby to oko nie było takie nagie na dole, ale żeby ta kreska nie była jakaś bardzo widoczna. Ten sam pędzelek do eyelinera, czarny cień i nim zrobimy kreskę. Tuż też będzie z Makeup Academy, to jest Define Lengthening Mascara. Zobaczymy, jaka tu jest szczotka. Taka mniejsza troszeczkę. Ja wolę większe szczoty, ale zobaczymy. Ładnie rozczesuję. I zobaczymy, czy faktycznie tak ładnie też wydłuża. Tak wygląda jedno oko pomalowane, a drugie nie. Spojrzę w dół, żebyście widzieli różnicę. Jest ok, faktycznie wydłuża i ładnie rozczesuję. Brwi użyję żelu w kolorze, to się nazywa Brow Define Tinted Brow Mascara w kolorze Dark Brown. Taka tradycyjna szczoteczka, zaraz zobaczymy. O, bardzo naturalny kolor, taki nie jest jakiś rudy, brązowy, tylko jest taki delikatnie popielaty, także bardzo naturalnie to wygląda, bo niestety niektóre, przepraszam, te żele mają taki odcień, że bardzo tak nienaturalnie to potem na brwiach wygląda. Ten ma bardzo fajny kolor. I teraz usta. Zdecydowałam się na takie kombo. Konturówka to jest
lip liner w kolorze Red Drama. Dawno nie miałam w ręku konturówki, która by była taka miękka, taka kremowa i tak pięknie się rozprowadzała. Coś niesamowitego, super, naprawdę. I na to użyję Velvet Lip Lacquer. To jest MUA Lux w kolorze Zest. To jest taki piękny kolor, trochę koralowy, ale trochę przypominający mi arbuza. Przepiękny, przepięknie wygląda na ustach, bo to ani nie jest czerwień, ani koral, coś pomiędzy, taki właśnie arbuzowy kolor. Bardzo ładnie to wygląda. I całość utrwalę takim produktem. To jest Pro Base Mattifying Fixing Mist. Trudne słowa. Co tu mamy napisane? Nałożyć, on ma być matujący, ma kontrolować wydzielanie sebum i ma utrwalać makijaż. Zobaczymy. Bardzo przyjemnie pachnie i ta mgiełka jest taka bardzo delikatna. To jest bardzo ważne, żeby, wiecie, nie dostać takiego uderzenia wilgoci w jedno miejsce. No, powiem Wam, że fajnie wygląda i ta skóra jeszcze się stała taka, jeszcze bardziej taka świetlista. Zdjął troszeczkę tej pudrowości. Naprawdę, okej, nie wiem jak z utrwalaniem makijażu, ale dam Wam znać. Wiecie, że ja uwielbiam takie mgiełki, na pewno będę testować. Dobrze, to już był cały mój makijaż. Dziękuję, że byliście ze mną. Wszystkie linki macie pod spodem. Dajcie kciuka w górę. Ja już uciekam. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, po buziaki.